Filip Kozłowski. Nie wiem, Filip, czy wiesz, ale wczoraj był taki dzień, podczas którego miałeś ty urodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, szczerze. Ale też urodziny miał taki pan, który nazywa się Steve Elana. I to też jest piłkarz. Kto to jest? No właśnie, muszę ci potem pokazać na telefonie. Reprezentant, kurczę, zapomniałem, Mauretanii czy Martyniki. No potem ci pokażę. No w każdym razie, Filip, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życzę ci 100 latek w zdrowiu. No i jak najwięcej bramek dla Elany. Zdrowie najważniejsze, pamiętaj. Tak jest, no tak, 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 tak. Dokładnie. Powiedz, Filip, no tutaj powoli zbliża się mecz z twoim byłym klubem, Rozwojem Katowice. Tak, tak. Jakoś szczególnie do tego spotkania podchodzisz? No na pewno, no. Dobra, spędziłem tam piękne chwile. Tak. Dużo tam znajomych masz wciąż? Bardzo, bardzo dużo. Już piszą, że przyjadą do mnie, także będzie fajny mecz. Kamerę kupiłeś? Daj. Po małych przeszkodach z Aleksem kontynuujemy rozmowę. Skończyliśmy na wątku twoich znajomych z Rozwoju, którzy tam piszą. Tak, tak, piszą, że przyjadą i na pewno już mnie znają, jak ja gram, także... No trudniej będziesz miał chyba w tym meczu. No, ale ja też ich znam. A, no tak. Także będzie wyrównanie, także... Nie, no fajny mecz na pewno. Czekam już z niecierpliwością na ten mecz. Mhm. Jak twoja forma? Do ciasta. Nie, no na razie jest okej, także ciężko trenujemy. Wczoraj był ciężki trening, także na razie... Całkiem okej chyba to wygląda. Okay, wczoraj tak. Widziałem ciebie w gierce wewnętrznej. I co, jak to wygląda? Tradycyjnie bardzo dobrze. Wszystko na bez zmian, bez zmian. Dzisiaj trening taki widzę na grupy podzielone. Dzisiaj jest taktyczny trening. Podzielony na obrońców i zawodników ofensywnych. Czyli rozumiem, że ty dopiero będziesz wchodził, tak, czy jesteś będę wchodził, dopiero wchodzi. Będziesz trzeba wchodził. Doskonalić strzał. I... Będziemy w takim razie podglądać ciebie za chwilę. Dziękuję dobrze, bardzo. Zapraszam. Jan Andrzejewski, czyli letni nabytek Elany Toruń. Jak się czujesz w nowym klubie? No, myślę, że bardzo dobrze. Elana, fajny klub. Poukładany bardzo. Mhm. Z awansem. Ma wielu kibiców. To naprawdę jest wielki plus dla tego klubu. No, myślę, że pierwsze treningi zrobiły na mnie duże wrażenie. Naprawdę. Dużo też jest tak na wysokim poziomie są te treningi. No i myślę, że pozytywnie, nie? Bo... Czyli na razie same plusy, tak? Plusy myślę, tak. A powiedz, a ty grałeś przeciwko Elanie wcześniej? Znaczy, właśnie nie miałem tej przyjemności, bo miałem kontuzję akurat w tych dwóch meczach. I mnie to wyeliminowało w tych spotkaniach, nie? No dobra, powiedz, co już poznałeś w Toruniu, gdzie już byłeś, co zwiedziłeś? Toruń? No na razie... Ośrodek treningowy i mieszkanie, tak? Tak, no na razie nie miałem możliwości tak jeszcze dogłębniej spojrzeć na miasto. Byłem raz tam, jak byłem testowany, właśnie to blisko mieszkaliśmy w hostelu. I właśnie... I poszliśmy sobie tylko na sterówkę, coś tam chwilę posiedzieć, ale tak to jeszcze nie miałem takiej możliwości. Myślę, że teraz będzie więcej trochę czasu, więc... No pewnie też dla ciebie jest takim fajnym elementem tego przejścia tutaj do Elany, że Bartek Mrozek, którego znałeś wcześniej tak, w Lechu, jest tutaj razem z tobą. Znałeś kogoś jeszcze wcześniej? Znaczy nie, ale poznałem już teraz dużo chłopaków, przecież już teraz widzimy się 2 tygodnie praktycznie, no to kontakty są coraz lepsze z zespołem. No dobra, to dziękuję ci bardzo, życzę powodzenia i pewnie będziemy jeszcze tam kiedyś rozmawiać, to na pewno. Okej, dobra, dzięki wielkie. Bartosz Mrozek, czyli nowy bramkarz Elany Toruń. Cześć Bartosz. Cześć, witam. Powiedz, jak ci się podoba w Toruniu? Podoba mi się miasto, tutaj ogólnie klub, cała infrastruktura. Generalnie zadowolony jestem. Powiedz, no ty jesteś mistrzem Polski i to takim dosyć aktualnym, bo sprzed miesiąca. Tak. Powiedz, no jak przeżyłeś tamte chwile właśnie, te mecze, kiedy decydowało się mistrzostwo Polski U19? Rewelacyjnie. Super czas, super doświadczenie i jestem bardzo zadowolony, że udało nam się osiągnąć z chłopakami ten cel, który sobie zamierzaliśmy od początku sezonu. Chociaż ty tak naprawdę tam dołączyłeś na koniec sezonu, bo generalnie broniłeś w rezerwach. Tak, pierwszą rundę broniłem tak na przemian, trochę broniłem w rezerwach, trochę broniłem w centralnej,
ale później całą drugą rundę, tą wiosenną, broniłem w rezerwach i na koniec, na ostatnie 5 meczy zszedłem do centralnej. Jakbyś miał określić siebie, porównać do jakiegoś bramkarza stopu, do którego ty aspirujesz, do którego się porównujesz, od którego dużo podglądasz, to kto, jaki to byłby bramkarz? Manuel Neuer. Manuel Neuer, czyli świetna gra na linii, na przedpolu, poza szesnastką i gra nogami. A powiedz, który z bramkarzy w Lechu dał ci taką lekcję mocną, którą pamiętasz? No, bardzo dużo się nauczyłem od Matusza Putnockiego, mhm. od Jasmina Buricia i wcześniej, jak był Krzysiek Kotorowski, to od nich czerpałem z każdego po trochę, nie? Żeby z każdego chciałem wyciągnąć jak najlepsze ich cechy, by potem sobie ja bym miał je najlepiej, żeby dla mnie były one z korzyścią, nie? Mhm. A powiedz jeszcze, jak wspominasz te mecze przeciwko Elanie z ostatniego sezonu? Ja tam grałem o 3 punkty, tak? Za każdym razem chciałem wygrać. Grałem tylko w tym ostatnim meczu, co zremisowaliśmy 1-1. W Wronkach. Tak, we Wronkach. Daniel Ciechański, który... No i nie poznałeś jeszcze Daniela Ciechańskiego, bo nie, Daniel nie. Się leczy aktualnie. No właśnie, tam zdaje się, że to była taka sytuacja, że ty wyszedłeś do dośrodkowania. Trochę pomogłem. I tak, nie złapałeś. Trochę pomogłem. Znaczy nie złapałeś, ale wypuściłeś piłkę. Trochę pomogłem w tym zdobyciu punktu, no ale co. No to nie. Życie, ale dla mnie szczerze powiem, duże doświadczenie na później, nie? Czyli malutki błąd przy tej bramce, ale lekcja na przyszłość. Tak, duża lekcja na przyszłość. Czyli miejmy nadzieję, że tutaj w Toruniu błędów w ogóle nie będziesz popełniał, czego ci oczywiście życzę i dziękuję za rozmowę. Dzięki.